Niedzielny wieczór. Spacerek. Sobie robię mimo tej pogody. Ale da się wytrzymać na końcu jesień. Może troszeczkę się tutaj przespaceruję, pooddycham świeżym powietrzem. Deszczyk pada, ale my nie zważamy na to, idziemy dalej. Idziemy koło bloków, bo wracamy z Dino i przy okazji urządzamy sobie taki spacerek. Dobrze nam zrobi, że tak powiem, przed snem. Mam nadzieję. Tu rzut na osiedle słoneczne. Dobra. To na razie. Zbliżamy się do obiektów szkolnych. Tutaj, nie wiem czy gdzie, nie widać teraz, ale przechodzę koło takiego budynku. Stara szkoła podstawowa. A teraz tak ładnie widać niestety. Może teraz coś zobaczymy. Chyba to teraz trochę widać. Tutaj te okna dzisiaj świecą. No, idziemy dalej. Idziemy ulicą Chrobrego cały czas. A tak przejdziemy się do rynku. I z powrotem to. Ogólnie pokrążymy i będziemy wracać. Taki to dzisiaj spacerek wieczorny. Zbliżamy się teraz do aktualnej szkoły. Tutaj biblioteka. Też tam nie widać. Deszcz pada. Jest trochę zimno. Mamy szkołę od roku 2008 wyremontowana. Czyli to jest 8 lat. Mamy nowo zrobione schody. O. Dobra. Idziemy dalej. No jako, że to jest spacer po Niemczech, to musimy odwiedzić też kilka innych ulic. Wszystkich nie damy rady, to fakt. Także pospacerujemy po innych trochę tutaj, że tak powiem, uliczkach. No jeszcze rynek to na koniec, także spokojnie. Jest trochę ciemno, nic nie widać, ale
Zmierzamy w kierunku ulicy Kościuszki. No a tak z takiego spaceru też można w sumie filmik nagrać. To nie jest nic szkodliwego przecież. I mamy ulicę Kościuszki. No kawałek podejdziemy tam, nie będziemy do końca zachodzić. Tak tylko rzucimy okiem tutaj do tego skrzyżowania. Tam jest ślepa uliczka dalej. O, tak tutaj dotąd, tam dalej już nie będziemy szli, także zawracamy, tu mamy wjazd do boku, jednokierunkowa, bo to nie jest ślepa uliczka, to jest ulica jednokierunkowa. Dobra, zawracamy. I spotykamy się dalej. Tu widzimy budynek OSP, właściwie to tylko te okna dzisiaj świecą, lampa. Jesteśmy teraz ulica Ogrodowa, jest w schyłku z ulicą Chrobrego. Jako że to jest spacer wieczorny, to za wiele tutaj nie widać. Ale już tak. Dobra. Widok ulicy Chrobrego. Tutaj mamy wokół ulicę Wiejską, ale tutaj się nie wchodzimy. Tam na dół to jest ulica Szczolińska. My pójdziemy teraz standardowo w kierunku Starego Miasta, czyli Rynku. To jest budynek dawnego majątku Zirpel. W ogóle tutaj są, jest bardzo dużo starych budynków. Trochę mi tutaj w ostrość mgli, ale to nie szkodzi. Tutaj ulica Krótka, też tak zamglona. O, ostrość jest teraz. Dobra, wchodzimy w kawałek tutaj. Mały, tak zwany mały park. Duży park pokażę kiedy indziej. W następnym takiej okazji może takiego spacerku. Dzisiaj tylko tak jest blisko domu. Ale trochę znacznie. Trochę znacznie. Targowisko tutaj. Takiego spacerku chyba no nie zrobiłem tylko zdjęcia, ale zazwyczaj chyba nie robiłem filmiku typowego, tylko takie raczej byłby to filmik zdjęciowy przeważnie. A warto trochę się tak pospacerować i sobie pogawędzić też. Na zdrowie.
chociaż dla spalenia kalorii. Budynek, nie wiem czy będzie go widać teraz, chyba raczej nie, budynek baszty dawnej. Przed nami kościół. I tutaj budyneczek też. No i dalej już będą budynek. Ale już wiadomo, rynek, czyli jesteśmy w sercu miasta. Jakby ktoś nie dowierzał, że w Niemczech jest rynek, to pokazuje, że jest. Bo są osoby, które nie dowierzają, że Niemca to miasto. Proszę bardzo, pokazuję to na własne oczy. Małe, bo małe, ale jest. No dobra, troszeczkę tutaj przejdziemy tym rynkiem. Rynek jest dość długi u nas. Może nie jest zbyt duży, ale jest długi. Pokazuję na dwie strony. Parking jest. Stare miasto niemczańskie. Starówka tak zwana. A tutaj do Milenium. Obrony Niemczy 270 dni. No to bardzo mało. Już na drugi rok. Tam w oddali widać ratusz. Widać ratusz miasta i gminy. Także mówię, jakby ktoś nie dowierzał, to mówię otwarcie, to jest miasto. Dobra, idziemy sobie dalej. Teraz wchodzimy na ulicę Piastowską. Później na ulicę Słowiańską, tam tak trochę ciemno będzie. No i na tym będziemy kończyć nasz dzisiejszy spacerek. Jeszcze na budynki rzut. Takie przejście na podwórko. Apteka, ale nie żynna. Tam jest druga jeszcze też po drugiej stronie, tu tam nie pokazywałem teraz. Dobra, to na razie tyle. Tam jeszcze ulica Królowej Jadwigi jest. No pokażemy. Może i lekko nawet wejdziemy w nią. Tu mamy ją. Ulica Królowej Jadwigi. Trochę mi mgli. O.
okazji zdjęcie. Schodki do góry. I to na razie tyle. Rzucam jeszcze okiem na kawałek ulicy Piastowskiej. Tu się obsuwa. Tu jak mówię, ulica Słowiańska. Przejdziemy. Może będziemy tu. O, mury mi oświetla. Fajnie. Tu tylko wyjdziemy. Tam już dalej nie będziemy. Tam jest widok chyba. Nie widać orła, ale jest. Brama tak zwana do grodu Niemca kiedyś. No i dobra. I tutaj zawracamy. Pada deszczyk, pada. Zawracamy do góry i wpadamy na ulicę Słowiańską. Jeszcze wrót na Piastowską i wpadamy na tą ulicę Słowiańską. Już nią pójdziemy tam do samego końca. Także koło kościoła koniec naszego dzisiejszego spacerowania. No, pogoda jesienna, wiadomo, bo to jesień. Ale i tak warto iść. W ogóle nie wiem, czy było kiedyś takim miastem, gdzie mieszkało dużo osób narodowości greckiej bądź to też żydowskiej, tak zwanej. Mieszkało też dużo Romów. No ale wiadomo, no. To też są ludzie i należy ich traktować tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Także nie powinniśmy ich uważać za gorszych od siebie, bo są inne tam, innego pochodzenia czy rasy. To tak na marginesie mówię. Idziemy dalej. Teraz już dochodzimy prawie do końca. Ciemno jest, nic nie widać, ale no wiadomo, wieczór. Z boku wyjście na rynek.
Idzie, nie ten. Też ciemniutko. Lampa, już nie będzie widać, Jupiter taki, on nie działa. Chyba. Ale jest. Wychodzimy tutaj teraz już naprzeciw zakładu Argona, no i sklepu Eko. I tutaj będzie koniec naszego dzisiejszego spacerowania. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego jakiegoś filmiku. Na koniec jeszcze kadr na rynek. Dobra, to do następnego.